Szanowni Państwo, witam serdecznie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej wobec widma bolszewizmu Polacy i Ukraińcy w walce z agresją Rosji Sowieckiej w latach 1919-1921. Wydarzenie zostało objęte patronatem narodowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w stulecie odzyskania niepodległości. Organizatorami wydarzenia są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska. Jako pierwszy głos zabierze dyrektor oddziału IPN Lublin Marcin Krzysztofik. Następnie głos zabierze profesor doktor habilitowany Ihor Pasicznyk, rektor Narodowego Uniwersytetu Akademia Ostrogska. A po nim przemówi profesor doktor habilitowany Marek Wierzbicki, pełniący obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych IPN. Szanowny Towarzystwo, serdecznie witam na Międzynarodowej Naukowej Konferencji. Dyrektor Wydziału Historycznych Rozwiązań IMD. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej wobec widma komunizmu Polacy i Ukraińcy w walce z agresją Rosji Sowieckiej 1919-1929. Chciałbym szczególnie podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie za objęcie tej konferencji patronatem narodowym w stulecie odzyskania niepodległości. Chciałbym powitać na konferencji, jednocześnie bardzo serdecznie podziękować za współorganizację tej konferencji jego magnificencji rektorowi, profesorowi doktorowi habilitowanemu Igorowi Pasycznikowi, rektorowi Narodowego Uniwersytetu Akademii Ostrogskiej oraz prorektorowi profesorowi Dmytro Szewczukowi. Szanowne towarzystwo. Щиро сердечно вітаю вас на міжнародній конференції проти промар більшовізму, поляки та українці у боротьбі з агресією радянської Росії в роках 1919-1921. Я дуже радий, що цей захід охоплений патронатом президента Андрія під патронатом президента Андрія Дуди. Хотів щиро сердечно привітати на цьому заході ректора Ігора Пасічника, а також Дмитро. А також пана Дмитра Шевчука. Bardzo serdecznie witam i cieszę się, że
Również tej konferencji weźmie pan profesor dr habilitowany Marek Wierzbicki, pełniący obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych IPN-u. Ja dużo radę i konferencji wizmę takoż uciec pan Marek Wierzbicki, dyrektor historycznych do Slidzień w Nacjonalnym, w Instytucie Nacjonalnej Pamięci. Bardzo się cieszę, że mogę powitać. Jednocześnie bardzo dziękuję niezwykle zacnym prelegentom, którzy zaszczycą nas wystąpieniami. I są to pan profesor Włodzimierz Suleja, pan profesor Wołodymyr Trofimowicz, pan profesor Janusz Odziemkowski i pan dr Andrzej Lukas. Duży dziękuję wszystkim, jaki był do powitania. Z okazji szczerze serdecznie chcę powitać pana Wolodymyra Sulej, pana profesora Wolodymyra Trofimowicz, a także pana profesora Janusza Odziemkowskiego ta Andrzeja Lukasa. Witam również bardzo serdecznie pana doktora Wołodymyra Marczuka, panią profesor, pana profesora Andrzeja Żywiuka, panią profesor Rusłanę Dawidiuk. Jeszcze raz serdecznie chcę także przywitać pana profesora Wołodymyra Marczuka, pana profesora Andrzeja Żywiuka, a także panią profesor Rusłanę Dawidiuk. Witam również bardzo serdecznie panią Krystynę Załopczuk, pana Nazara Martyniuka oraz pana Bogdana Nowaka. Dozwólcie, ja jeszcze przywitam panią Krystynę Załopczuk, pana Nazara Martyniuka, a także pana Bogdana Nowaka. Witam wśród nas bardzo serdecznie również pana doktora Rafała Leśkiewicza, pana profesora Grzegorza Nowika, pana profesora Mirosława Szumiłę, pana pułkownika doktora habilitowanego Juliusza Tyma. Dozwólcie, że ja serdecznie przywitam pana profesora Grzegorza Nowika, pana doktora Mirosława Szumiłę, a także pana pułkownika Juliusza Tyma. Witam również wśród nas pana profesora Jarosława Rabińskiego, panią profesor Ewę Maj, pana profesora Stefana Stępnia oraz pana profesora Macieja Wichmanowskiego. Dozwólcie, ja się przywitam serdecznie profesor Ewę Maj, pana profesora Stefana Stępnia, a także pana Marcina Wichmanowskiego ta moderatora doktora Daniela Pierkusia. Szanowni Państwo, pozwólcie, że odczytam list, jaki do nas skierował pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowne towarzystwo, pozwólcie, że ja przeczytam lista, jaki napisał do nas głowa Instytutu Nacjonalnej Pamięci pan Szarek. Szanowni Państwo, cieszę się, że Instytut Pamięci Narodowej jest obok Narodowego Uniwersytetu Akademia Ostrogska współorganizatorem tej konferencji. Dumą napawa fakt, że patronat nad naszym wspólnym przedsięwzięciem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. To dowód na znaczenie konferencji nie tylko dla pogłębienia naszej wiedzy o przeszłości, lecz także dyskursu publicznego społeczeństwa i ich liderów. Ja dużo radę, że Instytut Nacjonalnej Pamięci razem z Nacjonalnym Uniwersytetem Ostrogska Akademia współorganizuje tę konferencję. My dużo wolni tym, że ta konferencja odbywa się pod patronatem prezydenta Republiki Polska Andrzeja Dudy. To dokaz na wielkie znaczenie tej konferencji, a także możliwość pogłębienia naszych znań pro minule, a także to znagoda dla publicznego dyskursu całego społeczeństwa, a także jego idei. Wojna polsko-bolszewicka nie stanowiła wyłącznie zbrojnej walki o interesy, o wpływy geopolityczne czy ekonomiczne. To był konflikt o być albo nie być Polski i Europy, chcących zachować swoje narodowe dziedzictwo, nie poddających się narzuconej odgórnie ideologii. Zwycięstwo Rosji Sowieckiej w tym konflikcie miało przekreślić cywilizację, dla której wolność stanowiła wartość nadrzędną. Doskonale rozumieli tę sytuację zarówno Polacy, jak również Ukraińcy. Nie chcieli sowieckiej przyszłości. Niestety krótko po wojnie polsko-bolszewickiej wielu z naszych sąsiadów przekonało się na własnej skórze, jak okrutny jest komunizm względem człowieka. Po II wojnie światowej także Polacy przez kilkadziesiąt lat musieli zmagać się o zachowanie własnej tożsamości wobec płynących z Kremla prób totalnej unifikacji. Wojna polsko-bolszewicka
це не була тільки збройна боротьба про інтереси, а також геополітичні та економічні впливи. Це був конфлікт за принципом «бути або не бути» для цілої Польщі та Європи, які хотіли зберегти свою національну спадщину, не хотіли здатися зовнішній ідеології. Перемога Совєтської Росії в цьому конфлікті могла перекреслити цивілізацію, для якої воля, свобода була величезною цінністю. Вони це дуже добре розуміли, так, поляки, як і українці. Вони не хотіли світського майбутнього. На жаль, швидко після цієї польсько-більшовської війни багато з наших сусідів самі переконалися, як жорстокий є комунізм щодо людської особи. Після Другої світової війни також поляки декілька десятків років були змушені змагатися про збереження своєї тотожності. Збереження своєї тотожності і були змушені протистояти кремлівським пробам тоталітарної уніфікації. То хіба запам'ятаний дziś приклад współpracy obu naszych narodów. Temat ten, jak się wydaje, nie znalazł dotąd należnego miejsca w polskim i ukraińskim dyskursie społecznym i naukowym. Należy to zmienić. Wspólna walka Polaków i Ukraińców przeciw sowieckiemu wrogowi może stanowić fundament do budowy współczesnych dobrosąsiedzkich relacji. Sojusz Polaków i Ukraińców w wojnie z radziecką Rosją chyba po prostu zachowuje się. Tylko współpracy obok naszych narodów. Ta tema... Як здається, в польсько-українському дискурсі науковому та суспільному. Необхідно це не забувати. Спільна боротьба поляків і українців проти радянського ворогу може стати фундаментом будови сучасних російських дій. Cieszę się, że do zaprezentowania polsko-ukraińskiej współpracy przeciw bolszewickiej agresji posłużą nowoczesne technologie. Dzięki temu ta historia będzie miała możliwość trafić do domu każdego Polaka i Ukraińca. Prelegentom życzę owocnych obrad, interesujących wystąpień i wypracowaniu wielu nowych postulatów badawczych. Wyrażam nadzieję, że konferencja przybliży dzieje polskiej i polsko-ukraińskiej współpracy w oparciu o rzetelną i reprezentatywną podstawę źródłową oraz pogłębioną analizę tematu. Цішу час, що презентована польсько-українська співпраця проти більшовицької агресії послужила новочесні технології. Дякуючи цьому, та історія буде мати можливість потрапити додому кожного поляка і українця. Прелегентам бажаю гарних розмов, цікавих виступів і а також знайти багато нових наукових постулатів. Виражаю свою надію, що конференція приблизить польсько-українську співпрацю на підставі зрудлови, а також яка полягає на аналізі тематики. Дякую. Proszę o zabranie głosu. Прошу доктора Ігора Пасічника. Прошу взяти голос пані доктора. Я зараз. Доброго дня. Чи мене добре чути? Чи добре, шановні Państwo? Чи мене слухати? Доброго дня. Чи добре мене чути?
Szanowni Państwo, czy mnie słychać? Tak. O, dobrego dnia. Dzień dobry, wielce szanowni Państwo. Дуже приємно мені вітати всіх учасників міжнародної конференції, яка присвячена подіям 19-21 року. Сердечно вітаю учасників конференції, яка була присвячена видаженням лет 1919-1920. Я, коли йшов сьогодні на цю конференцію, зустрів своїх приятелів. І вони при зустрічі зі мною, коли запитали традиційно, куди ти йдеш, і я сказав, що я йду на конференцію, і на яку саме конференцію, то вони з радістю вигукнули: о, це найкраща і найславетніша сторінка в стосунках між поляками і українцями. Коли сьогодні ще не була на конференції, miałam okazję spotkać się ze swoimi przyjaciółmi i proszę mi wierzyć, że kiedy zwyczajnie zapytali, gdzie się wybieram i powiedziałam, jaka jest przyczyna, jaka jest tematyka tej konferencji, to powiedzieli, że to świetnie, że to wspaniale i że jest to jedna z najlepszych kart naszej wspólnej polsko-ukraińskiej historii. А я не погодився з ними. Я сказав, що це тільки одна з сторінок нашої славетної історії, сумісної історії. І мені пригадав, прошу. Вибачте. Я не могłem się z nimi zgodzić. Powiedziałem, że jest to tylko jedna z kart, nie jedyna, jedna z kart naszej wspaniałej wspólnej historii. І мені пригадалася славетна битва під Орхою, де під проводом нашого князя Константина Острозького об'єднані війська поляків, литовців і українців кількості 25 тисяч перемогли 75-тисячне військо московітів. Przypomniała mi się bitwa pod Orką, gdzie pod wodzą księcia Konstantyna Ostrogskiego wspólne wojska polskie, litewskie i ukraińskie, w których było zaledwie 25 tysięcy, miały możliwość stawić opór 75 tysiącom żołnierzy moskiewskich. I kiedy mnie pytają, w czemu sekret tej перемоги, ja odpowiadam: sumisna nienawiść do wroga. I kiedy jestem zapytany, co jest źródłem tego zwycięstwa, wówczas odpowiadam, że to wspólna nienawiść, nienawiść do wspólnego wroga. Ja думаю, що ще багато істориків будуть досліджувати перемоги під проводом Константина Острозького, і де сумісно українці і поляки, поляки і українці отримали більше як 67 перемог. Sądzę, że poczynania pod wodzą Konstantyna Ostrogskiego będą jeszcze poddawane badaniom niejednokrotnie. I wówczas zostaną przeanalizowane liczne zwycięstwa wojsk polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. Było ich ponad 75. Dostatnio zadaty перемогу під Вишнівцями. Wystarczy wspomnieć zwycięstwo pod Wiśnowcami. Czy перемога під Хотином? Czy choćby zwycięstwo pod Chocimem? Де славетний випускник Острозької академії Петро Канашевич Сагайдачний очолював українські війська. І славетний гетьман Хоткевич очолював польські війська. І де була отримана унікальна перемога над ворогом. W czasie tych walk na czele wojsk polskich stał hetman Chodkiewicz, na czele wojsk ukraińskich stał Petro Sachajdaczny i było to ich wspólne zwycięstwo. Ja думаю, що ще недостатньо розкрита і постать нашого Острожанина, який закінчував у нас гімназію, генерала Шандрука, який у свій час вивів цілу дивізію із оточення, і який отримав від польського уряду в екзилії найвищу нагороду Virtuti Militari. Chciałam jeszcze wspomnieć generała Szandruka, który wraz ze swoją dywizją odniósł wielkie sukcesy. Został przez rząd na uchodźstwie został odznaczony najwyższym oznaczeniem wojskowym Virtuti Militari.
Я думаю, що багато ще істориків будуть говорити про роль генерала Безручка і його звитягу під Замостя. Sądzę, że jeszcze wielu historyków wspomni o ogromnej roli generała Безручка i jego zwycięstwie pod Zamościem. Ja думаю, że недостатньо досліджена і роль воєводи Юзевського, волинського воєводи, який був у свій час міністром в уряді Петлюри і в якого довгий час перебувала родина Петлюри. Sądzę, że nie jest jeszcze dostatecznie zbadana rola wołyńskiego wojewody Różewskiego, który był związany z rządem, był związany z blisko on sam oraz jego rodzina z Petlurą. Зараз в Острозькій академії є така концепція створити сумісну історичну антологію «Поляки і українці. Сумісна тисячолітня історія». Obecnie w Akademii Ostrogskiej powstała taka idea, aby wspólnie opracować antologię dotyczącą osiągnięć Polaków i Ukraińców. I ja, korzystając z nagody, zachęcam i polskich wczenych, i ukraińskich dołączyć się do tego doświadczenia. Korzystając z tej okazji, chciałbym zachęcić także polskich badaczy, polskich naukowców, aby przyłączyli się Państwo do tego wydarzenia. І я впевнений, що коли ця антологія побачить світ, то ми всі переконаємося, що у наших стосунках поляків і українців, українців і поляків набагато більше позитивних історій, аніж негативних. Sądzę, że kiedy ta antologia zobaczy światło dzienne, będziemy mieli okazję przekonać się, że Polacy i Ukraińcy oraz Ukraińcy i Polacy mieli w swojej historii więcej pozytywnych momentów niż negatywnych. Коли ми виступали разом, ми завжди перемагали. Kiedy działaliśmy wspólnie, osiągaliśmy zwycięstwo. І прикладом цього є союз Пілсудського і Петлюри. Знаменним прикладом того є зв'язок Пілсудського і Петлюри. Я вже давно переконався, що історію творять не маси, а історію творять лідери. Dawno przekonałem się o tym, że historie nie tworzą masy, nie tłumy, tylko liderzy. Якщо б не геній Пілсудського і Петлюри, який зумів піднятися над дрібними негараздами і об'єднатися, то ще питання, якою б сьогодні була Польща і якою б сьогодні була Україна? Gdyby nie geniusz zarówno Petlury, jak i Piłsudskiego, trudno byłoby, i gdyby nie fakt, że mogli się połączyć, mogli połączyć swoje zmagania, trudno by myśleć, jak dziś wyglądałaby Polska i jak dzisiaj wyglądałaby Ukraina. Ja upewniony, że jeśli my będziemy razem, to my zawsze będziemy przemagać. My będziemy nieperemożni. Особливо, коли ми будемо працювати під тим девізом, який є актуальним і сьогодні, девізом, який був в 19-му році – «За нашу і вашу свободу». Jestem przekonany, że jeśli będziemy działać wspólnie, to będziemy niezwyciężeni. Jeśli będzie nam przyświecać dewiza z 1919 roku, która brzmiała «За naszą i waszą wolność». Я бажаю всім учасникам конференції цікавих монологів. Życzę wszystkim Państwu, wszystkim uczestnikom konferencji ciekawych wystąpień. Цікавих діалогів, цікавих полілогів. Życzę Państwu ciekawej dyskusji, ciekawych monologów, ciekawych dialogów i ciekawych... Дискусії, цікавих дискусій, цікавих полемік. Życzę Państwu owocnej dyskusji i ciekawej polemiki. Ale najważniejsze, to, про що ми будемо говорити на конференції, щоб воно мало синергетичний ефект. Ale najważniejszy jest synergetyczny efekt tej konferencji. To jest najistotniejsze. Щоб те, про що ми будемо говорити, вийшло за межі приміщень і відлуння було чути не тільки в Польщі і в Україні, але далеко за межами наших країн.
to, o czym będziemy mówić, chciałbym, żeby nie pozostało w ścianach sal, żeby wyszło to na zewnątrz i żeby odbicie tej informacji trafiło daleko poza granice naszych krajów. Jeszcze raz chcę osobiście podziękować organizatorom z polskiej strony Instytutu Pamięci w Warszawie, Instytutu Pamięci w Lublinie, wszystkim polskim naszym kolegom i przyjaciołom za organizację tej konferencji. Pozwólcie Państwo, że jeszcze ze swojej strony osobiście podziękuję wszystkim organizatorom tej konferencji. Szczególnie mam tu na myśli Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, w Lublinie. Szczerze dziękuję wszystkim naszym kolegom i przyjaciołom, którzy przyczynili się do jej organizacji. Otóż rozpoczynajmy z Bogiem. To pozwólcie Państwo, że z Bogiem zaczynamy. Proszę o zabranie głosu pana profesora Marka Wierzbickiego. Od pana profesora Marka Wierzbickiego. Nie słychać pana, jeżeli pan może włączyć mikrofon. Szanowni Państwo, chciałbym wyrazić moją radość, że pomimo trudnych warunków epidemicznych mogliśmy, możemy spotkać się na konferencji naukowej o charakterze międzynarodowym i dzięki nowoczesnym środkom technicznym. Myślę, że w ten sposób paradoksalnie weszliśmy w nową epokę badań naukowych. Szanowne towarzystwo, щиро вітаю вас на міжнародній конференції. Дуже тішуся, що ми змогли прийняти участь у міжнародній конференції в таких важких епідемічних обставинах. Але завдяки новітнім технологіям ми маємо можливість приймати в ній участь, а також це дає нам новий досвід. Дійсніша конференція скланя нас до przeniesienia się pamięcią do wydarzeń sprzed 100 lat, kiedy po zakończeniu I wojny światowej kształtował się nowy porządek polityczny i terytorialny w Europie, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Сьогоднішня конференція дає нам можливість пригадати події, які відбувалися 100 років тому, а власне віднестися до Першої світової війни, після якої відбувся перерозподіл Європи, а саме Центрально-Східної Європи. Zarówno odrodzona Polska, jak i odrodzona Ukraina stanęły przed ważnym zadaniem zdefiniowania swojego miejsca w Europie i zabezpieczenia niepodległego bytu państwowego. To z kolei skłoniło te państwa do współdziałania przeciwko Rosji bolszewickiej. Відродження Польщі, а також відродження Україна в тих часах якби дало можливість віднайти себе і також дає можливість протиставити себе було більшовістській Росії. Mimo że ostateczny efekt sojuszu polsko-ukraińskiego nie był taki, jak oczekiwała strona zarówno polska, jak i ukraińska, to jednak fakt współpracy polsko-ukraińskiej, wspólnej walki o wolność narodową, państwową stały się bardzo ważnym wydarzeniem dziejowym, do którego teraz wracamy w badaniach naukowych. Незважаючи на те, що співпраця і дії, які були в тих часах між Польщею і Україною, не допровадили до осягнутої мети, то в теперішніх часах наукові дослідження, а також наукові праці дають можливість повернутися до цієї тематики і в майбутньому якби відновити її. Інститут пам'яті народової від вілу лад проводить badania naukowe nad historią Polski, ale również historią Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ historia Polski rozgrywała się w szerokim kontekście międzynarodowym. Інститут народної пам'яті проводить дослідження не тільки історії Польщі, а також проводить дослідження, пов'язані з історією Центрально-Східної Європи, що дає нам можливість якби більш ширше розглянути цю тематику. Піон науковий Інституту пам'яті народової бада те видаження і з'явіска, які са часто мало знане, які не са nie są ważne w zbiorowej pamięci narodów Europy Wschodniej, w pamięci zbiorowej Polaków,
ale właśnie chcę takie ważne wydarzenia, mało znane, wydobywać na światło dzienne i utrwalać w pamięci. Naukowy wydział Instytutu Narodowej Pamięci dosłownie właśnie taki mało wiadomy, mało dosłownie galuzi naszej historii i namagaje się te galuzi jakby rozpowszechnić wśród bardziej szerokich mas. Dlatego cieszy mnie niezmiernie dzisiejsza konferencja, inicjatywa Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, współorganizowana z Biurem Badań Historycznych IPN, ponieważ ona pozwala nam bliżej przyjrzeć się, po raz kolejny przyjrzeć się współpracy polsko-ukraińskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Тому я дуже тішуся, що Інститут досліджень, Інститут народової пам'яті, власне, зайнявся цією конференцією, власне, відділ, Люблінський відділ Інституту народової пам'яті організував таку конференцію і дає можливість нам більш детально дослідити польсько-радянську війну 20-х років. В часі обласної конференції вислухаємо вілу інтересуючих виступів, рефератів, poświęconych zarówno kontekstowi wojny polsko-bolszewickiej i współpracy polsko-ukraińskiej, jak również przebiegowi, genezie tej współpracy oraz efektach. Podczas tej konferencji my poczujemy dosyć bardzo wielką ilość dopowiedzi, referatów pro polsko-bolszewicką wojnę, a także uda się nam wyrobić pewne genezy щодо їхньої дослідження. Jestem przekonany, że dzięki tym wystąpieniom, dzięki tej konferencji, dzięki dyskusjom i również polemikom będziemy w stanie wprowadzić nowe ustalenia do historiografii polskiej i ukraińskiej, ale również historiografii europejskiej na temat współpracy polsko-ukraińskiej i szerzej wojny polsko-bolszewickiej. Ja wpewniony, że dzięki tej konferencji nam uda się wprowadzić nowe tendencje ustalenia w historiografii jak ukraińskiej, tak i polskiej, a także zagalom w historiografii światowej historii. Jestem przekonany, że ta konferencja będzie tylko jednym z etapów współpracy naukowej historyków ukraińskich i historyków polskich, dzięki której będziemy odkrywać nowe fakty, będziemy wprowadzać nowe ustalenia, nowe interpretacje na temat stosunków polsko-ukraińskich i na temat najnowszej historii Europy Środkowej i Wschodniej. Я переконаний, що сьогоднішня конференція – це початковий етап, який дасть можливість відкривати нові факти, нові дослідження, які в майбутньому дадуть нам можливість більш детально розглянути всі історичні аспекти польсько-бульшевіцької війни, а так як на території України, так і на території Польщі і загалом в Центрально-Східній Європі. Życzę Państwu owocnych obrad. Życzę Państwu, aby ta konferencja owocowała dalszymi badaniami naukowymi historyków polskich i ukraińskich prowadzonymi razem i żeby pozwoliła nam publikować, tworzyć, publikować nowe monografie naukowe i nowe syntezy dziejów Polski i Ukrainy oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Dziękuję za uwagę. Бажаю плідної роботи, бажаю, щоб після цієї конференції вдалося опублікувати багато як монографій, так і різних інших наукових досліджень. І сподіваюся, що завдяки цій конференції вдасться виробити нові синтези з нашої подальшої роботи. Бажаю, щиро дякую за участь у конференції. Panie rektorze, bardzo dziękuję panie dyrektorze za te ciepłe słowa i oddaję głos panu profesorowi Markowi Wierzbickiemu jako prowadzącemu pierwszy panel. Dziękuję panie Marku za występ i przekazuję głos. Szanowni państwo, panel inauguracyjny wprowadzi nas w tematykę konferencji. Poprzez wykłady, które pokażą szerszy kontekst współpracy polsko-ukraińskiej oraz
jej genezę i najważniejsze wydarzenia z tej dziedziny. Szanowne Towarzystwo, informacyjna panel wede nas w kurs sprawy, jaki pokaże główną genezę naszej współpracy. W czasie tego panelu inauguracyjnego będziemy wysłuchiwać czterech referatów, czterech wystąpień historyków polskich i ukraińskich. Podczas inauguracyjnej paneli my wysłuchamy cztery referaty, cztery występy polskich, a także ukraińskich naukowców. Każdy z referentów będzie miał 30 minut na zaprezentowanie swojego referatu i bardzo proszę panów referentów o przestrzeganie dyscypliny czasowej. Każdy z występujących będzie miał na występ 30 chwilin dla ogłoszenia swojego referatu i bardzo proszę występujących, żeby dotrzymali się tej dyscypliny. Po zakończeniu panelu inauguracyjnego pierwszych referatów odbędzie się dyskusja, w czasie której referenci będą odpowiadali na pytania zgłaszane przez uczestników, słuchaczy tej konferencji. Після панелі інаугураційної відбуватиметься дискусія, в ході якої референти, які виступають, будуть відповідати на питання інших учасників. A po dyskusji będzie przerwa kawowa, żebyśmy mogli wypocząć po trudach pierwszego panelu inauguracyjnego. A після дискусії буде перерва на каву, щоб ми могли відпочити від нашої дискусії. Szanowni Państwo, jako pierwszy zabierze głos pan profesor doktor habilitowany Włodzimierz Suleja, który jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Szanowne Towarzystwo, pierwszym występatem pan profesor Włodzimierz Suleja, який є представником Інституту народової пам'яті, а також Вроцлавського університету. Професор Сулея є вибітним знавцем діїв Польщі в ХХ віку. Опублікував шерег монографій наукових на цей темат, між іншим біографію Józefa Piłsudskiego, але również публікації з повоєнних діїв Польщі, між іншим о протестах, бунтах марця 68 року oraz Solidarności na Dolnym Śląsku. Pan profesor jest dosyć znanym naukowcem w tej galuzi, a właśnie w 20-tych roków. Także dodatkowo on dobrze orientuje się, opublikował pracę, biografię Piłsudskiego. Także dodatkowo on prowadził naukowe prace після воєнного періоду в березні 60-х років і Солідарності. Panie profesorze, zapraszam do wygłoszenia referatu. Panie profesorze, proszę wystąpić z referatem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Tak. Świetnie. Rozpocznę. Witam wszystkich Państwa, Pana Przewodniczącego, wszystkich gości, wiceprofesora Dziemkowskiego, tylko na ekranie, więc do niego specjalne powitanie kieruję. Натомість розпочну всіх вітаю. Дозвольте, зокрема, хотів привітати професора Дзянковського, якого я бачу на моніторі. Розпочну від дрібного спростування. Jestem afiliowany tylko w Instytucie Pamięci Narodowej, panie profesorze. Дозвольте, я хотів зробити таку замітку. Я тільки в Інституті національної пам'яті. Але przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, do próby pokazania, na czym polegało znaczenie Bitwy Warszawskiej z różnych zresztą perspektyw. Dozwólcie, że pokażemy, że przejdziemy do tego, co główne. Pokażemy, w czym polegało znaczenie Warszawskiej Bitwy. Wydanych w roku 2014 w Węzłach Pamięci Polski Niepodległej autor hasła o Bitwie Warszawskiej, Adam Zamojski, skonstatował, że bitwa ta, stoczona na przedpolu Warszawy w sierpniu 20 roku, była najwspanialszym zwycięstwem w historii oręża polskiego. Adam Zamojski w monografii z 2014 roku konstatował,
що битва на передмістях Варшави це було одна з знаменитих подій в історії, в нашій історії. Zmieniła sytuację rozpaczliwą, grożącą nie tylko utratą nowo odzyskanej niepodległości, lecz także zagładą cywilizacji europejskiej na ziemiach polskich, w istny triumf wojska i całego społeczeństwa. Був це несамовитий триумф війська, а також цілого суспільства. Для вона допомогла не допустити до повної катастрофи західноєвропейської цивілізації. Opinia uznanego badacza wyznacza kierunek refleksji nad kwestią, jakie znaczenie miała Bitwa Warszawska zarówno z polskiego, jak i europejskiego, no czy też światowego punktu widzenia. Думка цього дослідника показує, яке значення мала Варшавська битва з польської перспективи, а також з світової перспективи. Generalnie tamta Polska z roku 1920, odbudowująca się po zaborowej niewoli, obroniła swą formującą się wciąż państwowość, zachowała suwerenność. Polska, jaka namagala się wytworzyć swoją tożsamość, swoją niezależność w 2020 roku, zmogła to zrobić. Sowiecka Rosja z kolei pożegnała się nieodwołalnie z pielęgnowaną do tej pory wizją przeniesienia na bagnetach czerwonoarmistów rewolucyjnej pożogi na zachód i południe Europy. Przede wszystkim do Niemiec, ale także do Węgier i Włoch. Sowiecka armia poprzeszała się z możliwości przeniesienia swoich idei na zachód Europy, zokroma w Niemczech, Ugorszczyznę i Italię. Z punktu widzenia ówczesnej zachodniej Europy z jednej strony zniknął swoisty kłopot związany z wymuszoną, zwłaszcza na Francji, koniecznością wsparcia potencjalnego antyniemieckiego sojusznika. Z drugiej natomiast, przede wszystkim z angielskiej perspektywy, cech stałości nabrała kwestia owych, jak ujął to wybitny badacz dziejów najnowszych, profesor Andrzej Nowak, kłopotliwych detali. Takich jak los krajów, które pojawiły się na mapie po I wojnie światowej, a które należało umiejscowić w obrębie nowego, organizowanego przez brytyjskie imperium globalnego porządku. Profesor Andrzej Nowak rozkazał pro nowy światowy porządek, jaki formułował się na karcie Europy. Można w tym wykazie uwzględnić Niemcy, zaniepokojone wizją rewolucji, ale też zainteresowane w obaleniu nieutrwalonego jeszcze wersalskiego ładu. Слід згадати Німеччину, яка була невдоволена революцією, а також порядком після Версальського трактату. Ale też i państwa bałtyckie, a zwłaszcza Litwę. Nie do końca zdające sobie sprawę, czy raczej chcące sobie zdawać sprawę, że zmaganie pod Warszawą zagwarantowało im suwerenność. I Rumunię kolejną potencjalną bolszewicką ofiarę. Слід згадати держави Прибалтики, зокрема Литва, якій Варшавська битва гарантувала незалежність, а також Румунію. Oczywiście rzecz nie jest w tym, by rozbudowywać ową listę, a skonstruować wstępną bodaj odpowiedź na tytułowe pytanie. Zwyczajno, główne nie w tym, żeby poszerować ten sposób, a dać odpowiedź na główne pytanie, na główną tezę. W wymiarze polskim, bo na nim się skoncentruję. Pozwólcie, że ja koncentruję się na polskiej toczce zory. Znaczenie Bitwy Warszawskiej należy rozpatrywać na kilku komplementarnych obszarach. Znaczenie Warszawskiej bitwy slid rozglądate w dekilkoch prostorach. Pierwszy z nich to bez wątpienia obszar militarny, powiązany zresztą ściśle ze sporem o autorstwo jej planu.
Перший простір – то, звичайно, мілітарна сфера, пов'язана також з її авторами. Drugi mieści się w sferze oczekiwań i koncepcji politycznych, tych sprzed samej bitwy i tych, które zdezawuował zawarty po niej pokój. Drugi prostor to oczekiwania i polityczne koncepcje, ci, jakie były przed warszawską bitwą, a także ci, jakie zjawiły się po. Trzecie odnosi się do zachowań społecznych wydobytych przez śmiertelne wojenne zagrożenie i łączy się zresztą z wymiarem czwartym, osadzonym na polu psychologiczno-propagandowym. Trzeci prostor to socjalne zachowania powiązane z wojennej sytuacji. I on silno powiązany z czwartym prostorem, jaki stosuje się psychologicznej sfery. I wreszcie ostatni, piąty, który określiłbym mianem znaczenia symbolicznego i moralnego zarazem. Piąty prostor ja bym nazwał symbolicznym i jednocześnie moralnym. Praca wojny, pisał w roku 1920 Piłsudski, jest sztuką. Sztuka tworzy dzieła, a obiektem sztuki wojennej jest zawsze zwycięstwo. Piłsudski pisał, że wojenne mistrzostwo stworzy dzieła, a ci sami dzieła w sobie jest mistrzostwem. Bitwa warszawska była polskim zwycięstwem odniesionym w wielu starciach. Warszawska bitwa to była polska перемога, jaka była wyznana w багатьох сутичках. Ich lista jest długa, od Radzymina po Komarów. Spisok tych sutyczek dowrzeznej, aż do Komarów. Polskie zwycięstwo unaocznia też skalę porażki przeciwnika. Polska перемога pokazuje porażkę przeciwnika. I choć w ocenie przywoływanego tutaj już Adama Zamoyskiego, iż takiej porażki nie doznał nikt od czasu wyprawy Napoleona na Moskwę w 1812 roku. Z точки зору Адама Замойського, який вже був такий, вже був вже згаданий, такої поразки не зазнав ніхто з моменту виходу Наполеона на Москву в 1812 році. Choć w tej opinii pobrzmiewa zrozumiała skądinąd przesada, trudno nie dostrzec w niej racjonalnego jądra. Ця думка, для цієї думки характерне перебільшення, то зрозуміло, але можна також побачити в тому якесь раціональне ядро. А було то przede wszystkim zwycięstwo polskiego żołnierza, w jakże wielu przypadkach trwającego w okopach, uczestniczącego w natarciach, doznającego goryczy odwrotu od 1914 roku. Це перемога, то передусім перемога польського солдата, який в дуже складних умовах, в окопах змагався з тими проблемами з 1914 року. Żołnierza do lata 1920 roku triumfującego, a od ponad miesiąca nieustannie spychanego w stronę serca kraju Warszawy. Солдата, який до літа 1920 року тріумфував, а з того моменту був спиханий в центральну частину держави. Żołnierza, który w nowej, niezrozumiałej dla siebie sytuacji zaczynał powątpiewać w kompetencje dowódców, tracić wiarę we własne siły. Żołnierza, солдата, який почав сумніватися в виборах своїх лідерів, i poczuł sumniewać się w ich kompetencjach. Żołnierza, który mimo to wytrwał, co więcej, wydobył z siebie tyle sił, by wroga rozgromić. Ale jednocześnie soldata, który zmiech to wszystko перемогти i zmiech перемогти wroga. Bitwa warszawska była zwycięstwem dowódców. Zarówno tych, którym powierzono pieczę nad frontami i armiami. Warszawska bitwa to перемога liderów, tych, jakim były widani armii. No, by wymienić tutaj
jako przykład generała Władysława Sikorskiego, którego Piąta Armia skutecznie przeciwstawiła się nad Wisłą i Wkrą trzykrotnie liczniejszym sowieckim oddziałom Korka i Łazariewicza. Дозвольте згадаю хоча генерала Сикорського, якого п'ята армія над Віслою змогла протистояти армії Лазаревича, яка була в три рази більшою. І тих, яких дивізії ніколи не вступали поля, аби прививати хоч би генерала Луціана Желігоського з його 10-ту дивізію. Дозвольте згадаю також ці армії, які ніколи не здавалися, хоча б 10-та дивізія генерала Желіковського. Тих врешті, які з багнета і шаблом в ręку проводили атаки своїх піхурів і ланів, częstokroć płacąc cenę найвищу власного життя. Дозвольте згадаємо також тих солдатів, які тільки з багнетом і шаблею у лані платили найвищу ціну, тобто ціну свого життя. На тій, підкреслю, символічній з конічності ліщі знайде ще богатий комаровський шаржі ротміш Корнель Четунавіч. На цьому символічному списку знайде своє місце ротмістр Комарович. Крешунович, перепрошую. Pułkownicy Włodzimierz Rachmistruk, Wincenty Jasiewicz i Stanisław Żaliński. Pułkownik Rachmistruk, może bez parakladu, było zgadań prezesie. Dobrze. Tu będą nazwiska, więc proszę mnie tłumaczyć. Podpułkownik Władysław Anders, majorzy Cyprian Bystra, Jerzy Grobicki, Felix Jaworski, Ludwik Kijuński-Skrzyński, kapitanowie Tadeusz Komorowski i Adam Nadachowski. A przede wszystkim ci, których odwagę i poświęcenie wyznaczył nie tylko Krzyż Walecznych i Virtuti Militari, ale ten postawiony na ich grobie. A zокрема також крім тих згаданих, зокрема тих, яких мужність була доказана відзнаками такими як хрест борців або Virtuti Militari, а найголовніший хрест, який można tu zgadać, to chrest na ichniej mogili. Bohaterów takich jak powszechnie znani kapitanowie Ryszard Downar-Zapolski i Stefan Pogonowski, ale również słabo obecnych w zbiorowej pamięci, by przywołać majorów Mariana Nowickiego i Stefana Waltera, czy kapitana Józefa Mariańskiego. Tu przyzwyczaj herojów na rozparek. Bitwa warszawska była wreszcie zwycięstwem naczelnego wodza. Warszawska bitwa to także перемога głównego wodza. Spory, wciąż przecież obecne, bardziej w dyskursie publicystycznym, aniżeli historiograficznym, nie sposób nie uznać za jałowe. Ważko wyznać te porożnie spory, jakie sutyczki, jakie miały miejsce u socjalnym dyskursie. Było to zwycięstwo bezspornego autora planu kontruderzenia, zarazem jego głównego wykonawcy, Józefa Piłsudskiego. Ta перемога була, to była to przede wszystkim перемога głównego autora, jakim był autora głównego planu, jakim był Piłsudski. I trudno nie przyznać mu racji, gdy konstatował, że praca wojsk dowodzonych przez wodza jest właściwie materializacją tego, co przed tą pracą przemyślał, przeżył i skombinował dowódca. Ważko сказати, що суть цієї перемоги не є тим, що передумав і сконтентував воч. Triada. Zwycięski żołnierz, zwycięski dowódca, zwycięski wódz w realiach odradzającego się państwa oznaczała tym samym, że wywalczonych orężnie granic ma kto skutecznie bronić. Że nad bezpieczeństwem młodego państwa ma kto czuwać. Ця триада солдат, вождь і нація. Це показує, що новонароджена держава має своїх захисників і має хто за ними заступатися. Було то przeświadczenie niezwykle ważne, bo budujące wiarę w państwową trwałość odrodzonej Polski. Це була дуже важлива ідея, яка підтверджувала, яка підтверджувала думку про відродження.
Znacznie bardziej skomplikowany jest obraz drugi, niezwykle zresztą rozbudowany w historiograficznej przestrzeni. Wciąż wolny nie tylko od sporów, nie tylko o czysto interpretacyjnym charakterze. Більш скомплікована є друга картина, якої стосується багато конфліктів, багато суперечок. В сфері політичної, в сфері політичних концепцій, Битва Варшавська оказала się przecież spektakularnym epilogiem planów zabezpieczenia Polski nie tylko od wschodu, poprzez realizację federacyjnych zamysłów. Warszawska bitwa wyjawiła się zabezpieczeniem Polski nie tylko ze wschodniej części, ale i na nowo formującym się europejskim gruncie, gdzie stworzony przez Rzeczpospolitą federacyjny łańcuch zapewniłby jej niekwestionowaną bliską mocarstwowej pozycję. Tak, można dalej? Rozgromienie sił bolszewickich, wpierw prących na Warszawę, następnie wypchniętych dalej na wschód, dzięki operacji niemieckiej prowadziło wszak do fatalnego z tej perspektywy, acz wymuszonego zakończenia zwieńczonego traktatem Ryskim. W tym sensie można się zgodzić ze zdaniem Andrzeja Chwalby, że nie tyle sama Bitwa Warszawska, co wojna polsko-bolszewicka okazała się przegranym zwycięstwem. Власне, що не тільки Варшавська битва, а й війна польсько-радянська була програна. Przegranym w perspektywie długofalowej, a precyzyjniej rzecz ujmując, dwóch dekad. Програним в перспективі, довготривалій перспективі, власне, двохдекадної перспективи. W wymiarze trzecim, w wymiarze społecznym, Bitwa Warszawska przyjęła postać szczególnego rodzaju plebiscytu na rzecz II Rzeczypospolitej. Warszawska bitwa przyjęła postulaty na II Rzeczpospolitą. Okazała się czymś w rodzaju próby ogniem dla nowo powstającego państwa. Opanowała się czymś próbą ognia dla nowej państwa. Wystarczy przypomnieć, że nie upłynęły jeszcze dwa lata, gdy rozpoczął się i trwał proces unifikacji różnorodnych składników z odmiennymi doświadczeniami zaborowymi, ba, odmiennymi w obrębie jednego z zaborów. Треба пригадати, що впродовж двох років відбулися чинники, які відбуваються з забору земель. Przypomnijmy też, że robotników mamiono wizją szczęśliwej proletariackiej ojczyzny. Chłop natomiast mógł się okazać obojętny na kolejne wezwania nie tylko do materialnych wyrzeczeń, ale złożenia wcale realnej daniny krwi. Przygadajmy, że proletariarni pracownicy, a także chłopy mali możliwość wpływania na codziennie jakby państwa. W tej sytuacji fenomen Armii Ochotniczej, tak znakomicie pokazany w ostatnim albumie przez pana profesora Odsiemkowskiego. W tej sytuacji fenomen Ochotniczej Armii, jaki jest pokazany w materiale pana profesora Odsiemkowskiego. Armii Ochotniczej prawda, że o bardzo szczególnym profilu społecznym, z wyraźnie zarysowaną inteligencką przewagą, relatywnie bardzo młodą wiekowo. Армія охотничої, яка була досить молодою армією в віковому цензурі. Ten fenomen pokazywał, że w społeczeństwie tkwią olbrzymie siły zdolne do stworzenia niemożliwej do sforsowania przez wroga obronnej bariery. Цей феномен показував, що в суспільстві є тенденції до утворення досить сильної сили, яку противник не може здолати. Pomijam w tym przypadku postawę narodowych mniejszości, choć warto zwrócić uwagę, że zachowanie oddziałów ukraińskiego sojusznika, symbolizowane przywoływaną już dzisiaj postacią pułkownika Bezruczko przy obronie Zamościa, zasługuje na najwyższy podziw. Ja pomenów pro męczyny, tak? Że сьогодні згадувався полковник Безручко, який активно приймав участь і досить активно допоміг в цій битві.
Natomiast nie sposób nie zwrócić uwagi na rolę swoistej wieści gminnej. Ale także trzeba zwrócić uwagę na gminną. Wieści, jakie mogą być konsekwencje najazdu. Wieści, dodajmy, upowszechnianej także przez ówczesne środki masowego przekazu, od gazety po propagandowy plakat. Także informacje, jakie nadchodziły od propagandnej gazety plakat. Także trzeba w tym się uchopić. I nie dziwi, że właśnie na jednym z nich wybrzmiał niezwykle silnie motyw zaczerpnięty z roty Marii Konopnickiej. Twierdzą nam, będzie każdy próg. І не дивно, що на ній появився захоплений один з роти Марії Конопницької, що буде взяти з нами кожен поріг. За найважнішу знає всякже вимір останній, вимір символічно-моральний. І останній вимір – це вимір моральний. Bitwy warszawskiej, będącej w istocie zwieńczeniem polsko-bolszewickiego starcia, nie można sprowadzać wyłącznie do militarnych zmagań, wyznaczonych dążeniem do realizacji politycznych celów. Bitwa w polsko-radziecką nie można zjednować tylko do wymóg militarnych, zbrojnych, tak, że były wykorzystane interesy, w jakich były wykorzystane tylko polityczne interesy. Był to bowiem, jak niezwykle trafnie zauważył krakowski historyk, było to zbrojne starcie państw reprezentujących różne wartości i kultury, odmienną filozofię życia mieszkańców, inną wizję państwa i społeczeństwa. Jak dobrze zaznaczył jeden z krakowskich dosłowników, to była bitwa dwóch społeczeństw, dwóch gromadzkich obszyn, które protestowały. Panie profesorze, zostało jeszcze 5 minut. Dobrze. Była to wojna dwóch całkowicie nieprzystających do siebie światów. To była wojna dwóch nieprzystanych światów. Wojna o fundamentalnym cywilizacyjnym charakterze. Wojna o fundamentalnym cywilizacyjnym podgruncie. Wprawdzie okazała się nie tylko z polskiej perspektywy. Prawda opanęła się nie tylko z polskiej perspektywy. Okazała się dwudekadowym antraktem przed nadejściem kataklizmu, ale przez ten czas II Rzeczpospolita okrzepła i zdołała wychować nowe, szczególne pokolenie. Okazało się dwudekadnym відступом, так, але завдяки цьому Друга Річпосполита мала можливість набратися сили. To pokolenie, które swe przywiązanie do niej dramatycznie zaświadczyło nie tylko w latach 1939-1945, ale również w czasach komunistycznego zniewolenia. Це покоління, яке з нею пов'язане, не тільки могло протистояти якби в роках 1939-1945, а також вже після радянської окупації. Charakterystyczne, że z zewnętrznej, poza sowiecką, to wymagałoby oddzielnego omówienia, perspektywy. Charakterną poza radziecką perspektywą, co już trzeba okremu obgłowywać. Zmagania te, w tym Bitwa Warszawska, a zwłaszcza ich cywilizacyjny aspekt, nie zostały docenione. Właśnie warszawska bitwa, a same jej cywilizacyjny aspekt nie był dobrze dosłidziony. Wprawdzie za Lordem Dunvernonem umiejscawia się na 18. miejscu pośród znanych dotychczas bitew świata. Wprawdzie za Lordem Dunvernonem bitwa opanęła się na 17. miejscu. Ale nie oznacza to wcale, że rozstrzyga się kwestie z polskiego punktu widzenia oczywiste. Ale to nie oznacza, że jej pytania jakby znajdują się jakby w realnym czasie. Dla świata był to i w gruncie rzeczy pozostał konflikt co najwyżej peryferyjny. Dla świata to był i faktycznie zostawił się jakby lokalny konflikt. Choć po dziś dzień z całą powagą wygłaszane są również opinie, że w starciu pod Warszawą, stawiam duży cudzysłów,
nacjonalistyczna Polska bezzasadnie przeciwstawiła się niesionej przez bolszewików idei w jeszcze większym cudzysłowie postępu. Хоча можна сказати, що в тому бою поставилася націоналістична Польща радянському більшовизму. Пора, скоро пан директор тут уж час визначив. Якщо пан директор вже визначив час мені. На конклюзію. Останню конклюзію. І останнє ствердження. Z polskiego punktu widzenia trudno by w rodzimej historiografii dominował inny. Z polskiego punktu widzenia w historiografii dominował był. Najważniejsze było ocalenie, a dzięki temu utrwalenie wątłej jeszcze wówczas niepodległości. Najważniejszym było posilenie, a własne wstrzymanie jakby niezależności. Zwycięstwo zawdzięczamy zaś tym, którzy na każdej wyznaczonej im wówczas pozycji, na froncie jego zapleczu, spełnili swój obowiązek. Перемозі ми завдячуємо, що кожен, хто, кому було визначене завдання, виконав добросовісно свій обов'язок. Bardzo dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że było to w sumie pobieżne i zmierzające ku syntezy. Myślę, że to się da rozwinąć w tej pełniejszej drukowanej wersji. Dziękuję bardzo. Dużo dziękuję. Zrozumiałem, że to były jakby skrócone tezy, ale spodziewam się, że w drukowanej wersji uda się bardziej detalnie to rozszerzyć. Dziękuję panu profesorowi Włodzimierzowi Sulei za przybliżenie referatu pod tytułem Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 roku. Znaczenie dla Polski i Europy. Дуже дякую пану професору Володимиру Сулею за представлення свого виголошеного реферату. Тим рефератом пан професор ніяко проводив розпознання боєм і в цій хвилі можемо перейти до шчеглових квестій співпраці польсько-української. Цим рефератом пан професор розізнав про більш деталь, якби загалом про польсько-радянську війну, а тепер можемо перейти до більш детальніших питань. Наступним прелегентом буде пан професор доктор хабілітований Володимир Трофимович. Наступним виступаючим буде пан професор Володимир Трофимович, який репрезентує Народовий університет Академія Острозька, який представляє Національний університет Острозька академія, і запрезентує реферат під титулом «Трудна дорога ку умові Варшавській 1920 року», який представить реферат «Важка дорога до умови Варшавської 1920 року». Pan profesor Trofimowicz jest wybitnym znawcą dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich. Pan profesor Trofimowicz jest wiadomym znawcą ukraińskich dziej i tych podziej. Panie profesorze, zapraszam do wygłoszenia referatu. Panie profesorze, zapraszam do ogłoszenia referatu. 30 chwilę. Zaczynamy. Dzień dobry, szanowni państwo. Хочу відразу наголосити, що і в розглядуваний період, і пізніше ставлення до Варшавського договору в Україні і Польщі було неоднозначним. Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałem podkreślić, że patrzenie na wspomniany okres zarówno w Polsce i na Ukrainie było zupełnie niejednoznaczne. У зв'язку з цим виникають закономірні питання. Чому Петлюра і Пілсудський заключили військово-політичний союз? І в зв'язку з цим з'являється питання, чому Пілсудський і Петлюра здивалися завжити зв'язок політично-мілітарний? Чи цей договір був рівноправний для УНР і Польщі? І чи закладав він основи взаємовигідності? I pojawia się pytanie, czy ta umowa była równoprawna dla Ukraińskiej Republiki Ludowej i dla Polski, czy zakładała tu partnerstwo?
чим же була Варшавська угода? Злочином? Помилкою? Чи останнім шансом зберегти українську державу і єдино правильним рішенням у тих надзвичайно тяжких умовах? Чим затем була умова Варшавська? Чи було то przestępstwo, помилка? Чи може була то остання шанса на то, аби jednak zachować українську państwowość? Зрозуміло, що в межах відведеного регламенту я не зможу відповісти на ці питання, а тому звернуся до теми. Oczywiście to jest, że w związku z pewnymi ograniczeniami nie dam rady, nie będę mógł odpowiedzieć na wszystkie te pytania, ale pozwólcie Państwo, że przejdę do tematu. Стратегічною зовнішньополітичною метою УНР у 19-20-х роках було будь-якою ціною зберегти, відстояти і... Przepraszam, ja nie słyszę w ogóle. Przepraszam, dozwolite перерву, bo was w ogóle nie чути. Nic nie słyszę. Дозвольте перерву, якщо ви мене чуєте. Стратегічною зовнішньополітичною метою УНР в 19-20 роках було будь-якою ціною відстояти її незалежність, добитися визнання республіки на міжнародній арені та сприйняття світової спільноти. Стратегічно мілітарним целем Української Республіки Людової на пшомі лет 1919-20 było zachowanie niezależności oraz uznanie tego państwa na arenie międzynarodowej. U związku z tym ważne miejsce posiadała normalizacja відносин із Польщею, що відродивши в листопаді 18-го року державну незалежність, вступила в озброєні конфлікти з метою встановлення. Я трудно не слышу. Вибачте, я не чую вас. Повторіть. Якщо можете, просто не чути, не слухати, бо пане. У зв'язку з цим важливо. Я не слухаю. Дозвольте перерву, бо в нас не чути вас взагалі не чути. Необхідність. Нічого. Можна? Будь ласка, все добре, мабуть. Все ж є, так? Ідемо далі, так? Ідемо. Необхідність нормалізації українсько-польських відносин диктувала і проросійська політика офіційних Лондона і Парижа. Również проросійська політика Лондону і Парижа вимагала нормалізації стосунків польсько-українських. Юзеф Пілсудський, глибоко усвідомлюючи реальну загрозу для національної безпеки з боку Росії, планував відсунути останню від кордонів своєї країни, оскільки відродження єдиної і неділімої ставало дамокловим мечем для незалежної Польщі. Вибачте, можна повторити останні речі? Необхідність нормалізації українсько-польських відносин диктувала і проросійська політика Великобританії і Франції. Проросійська політика Великої Британії і Франції також диктувала нормалізацію стосунків польсько-українських. Юзеф Пілсудський глибоко усвідомлював реальну загрозу для національної безпеки з боку Росії. Пілсудський мав свідомість того, що безпечність народове загрожене зі сторони Росії. Тому він планував відсунути останню від кордонів своєї країни, оскільки... І для того старався відсунути Росію від границь свого панства. Оскільки
відродження єдиної і неділімої Росії ставало дамокливим мечем для незалежності Польщі. А одродження огромної і мацарствової Росії було великим загроженням для одродженої Польщі. Виходячи з цього, він заявив, що існування незалежної України відповідало польським інтересам, оскільки остання Польща Biorąc pod uwagę to, co było powiedziane, Piłsudski uświadamiał sobie, że niezależna Ukraina, to państwo jest zgodne z polskim interesem. Оскільки Україна могла б встановити буфер між Другою Річчю Посполитою та Росією. Україна могла б бути своїм буфором між Другою Річчю а Росією. Перспективи України Пілсудський бачив не в складі Росії чи Польщі, а як союзника Польщі. Україна, та перспектива, яку бачив Пілсудський для України, не спроваджається до того, аби було то панство в складі Росії бądź Польщі. Україна тут мала певнити роль союзника. А тому військові операції поляків на Волині проти армії УНР здійснювалися не з метою її цілковити. Знову я не слушаю, прошу. Нема такого голосу. Добре. Можна, дозвольте ще. Вдобно так, просто. Від операції. А тому військові... Прошу панов, я не слушаю. То ніх пан щось повіде. І там пана чесно. Ще раз, так? Добре. Отже, військові операції, а тому... Pan coś słyszy? No to niech pan powie im, że pan nie słyszy. Ale pan nie usłyszy, ja nie mam mikrofonu. Słuchaj, to w zdaniu na ciutę was. Nie słychać. Ну, тоді йдемо далі. Можна далі, так, говорити? Давайте. Добре, варто наголосити, що для Петлюри головне... Нестати не слухач. Варто також наголосити, що для Петлюри головну небезпеку становила не Польща Пілсудського, а Росія Леніна. Варто підкреслити факт, що для Петлюри найбільшим загроженням не була Польща Пілсудського, але Росія Леніна. Адже конфлікт з першою носив винятково територіальний характер. Konflikt z pierwszym wymienionym państwem miał charakter o znaczeniu terytorialnym, lokalnym. Polacy namagali się przyjednać do swojej krainy wielkiej terytorii ze zmieszanym polskim, polsko-ukraińskim naseleniem i ukraińską większością. Polacy starali się przyłączyć do swojego terytorium ziemię, na których żyła ludność polsko-ukraińska. Проте переважна частина поляків не лише не заперечувала право українців на створення власної держави, а й заохочувала таку ідею. Але належить теж підкреслити факт, що більшість поляків не тільки не заперечувала можливості повстання państwa українського, але вręcz wspierała tę ідею, zachęcała до того. Цим вони принципово відрізнялися від Лондона і Парижа, що виступали за відновлення Великої Росії.
Symbolicznie było to zupełnie różne od tej polityki, którą prezentował Londyn i Paryż. I te państwa stały na stanowisku imperialnej Rosji. Так само, як білогвардійці, російські більшовики категорично не бажали створення незалежної української держави. Podobnie białogwardziści i bolszewicy, oba te ugrupowania były przeciwne powstaniu niezależnego państwa ukraińskiego. У ході надзвичайно важких боїв УНРівських військ з істотно переважаючими частинами Червоної армії в червні 19-го року у Львові стартували польсько-українські переговори, мирні переговори. W świetle bardzo ciężkich walk pomiędzy UNR i Armią Czerwoną w 1919 roku we Lwowie zapoczątkowano pokojowe rozmowy z Polakami. Вони з перервами продовжувались у різних містах і були надзвичайно складними та виснажливими. Rozmowy te były kontynuowane w innych miastach i były bardzo męczące i ciężkie i trudne. На початку осені 19-го року становище УНР надзвичайно погіршилось. На початку осені 1919-го позиція УНР значно ще погоршила. Її збройні сили і уряд опинились у трикутнику смерті, оскільки в межах однієї губернії ich wojska znalazły się w swoistym trójkącie śmierci na granicy jednej gubernii. На Поділлі вони були оточені більшовицькими військами на північному сході, білогвардійськими на південному, польськими на заході. Na Podolu byli otoczeni z trzech stron, na północnym wschodzie przez białogwardyjców, później przez wojska bolszewickie, a na zachodzie przez Polaków. Сюди слід додати і перехід української галицької армії на бік генерала Денікіна. Trzeba także zaznaczyć, że ukraińska armia przeszła na stronę generała Denikina. Усе це змусило керівників УНР, яким Варшава обіцяла сприяння в реорганізації Збройних сил і сформування спільного антибільшовицького фронту, заявити про незацікавленість Східною Галичиною та частиною Волині. Можете повторити останнє речення, будь ласка? Усе це змусило керівників УНР, яким Варшава обіцяла сприяння в реорганізації Збройних сил і сформування спільного антибільшовицького фронту. Wszystko to sprawiło, że w związku z faktem, że Warszawa sprzyjała Ludowej Republice Ukraińskiej w reorganizacji sił militarnych. Заявити про незацікавленість Східною Галичиною та частиною Волині. Należało oświadczyć brak zainteresowania wschodnią Galicją i częścią. Ми напружуємо всі сили, але чи вистачить їх, я не певен, писав Петлюра 11 листопада 18 року. 11 листопада 1918 року Петрула писав о тим, що всі сили є в напруженні. 5000 пар чобіт і шинелей, 5000 рушниць з набоями нас могли би врятувати. Писав, що могло би нас врятувати 5000 шинелей, 5000 пар бутів. В цей час полагодження наших стосунків з Польщею могли би нас врятувати, дати нам базу деякі зносини світом і перспективи. В тим окресі
unormowanie stosunków z Polską mogłoby być dla nas podstawą i ogromną szansą. Дуже жалко, що ми цих переговорів не почали раніше. Може б мали більш сприяючі для нас обставини для заключення договору з Польщею. Ogromna szkoda, że nie zaczęliśmy tych negocjacji wcześniej. Być może byłyby wówczas bardziej sprzyjające warunki do układania się z Polakami. Zwracam uwagę i na to, że zakończenie перемир'я i podalsze postępowe zbliżenie z UNR wskazywało na jedno. Chciałem podkreślić fakt, że ułożenie pokoju, podpisanie pokoju świadczyło o coraz większym zbliżeniu do ULR. Oficjalna Warszawa wreszcie uświadomiła niebezpieku, jaką dla niej niosła i imowirna porażka UNR. Warszawa ostatecznie uświadomiła sobie, że porażka Ukraińskiej Republiki Ludowej to także jest ogromne niebezpieczeństwo dla niej samej. Це значило, що більшовицька Росія дістала би можливість впритул наблизити свою достатньо сильну армію до східного польського кордону. To by oznaczało, że Rosja bolszewicka miałaby możliwość wprowadzić swoje wojska pod wschodnią polską granicę. Panie profesorze, jeszcze 3 minuty. Panie profesorze, się trochwalę. У такій ситуації 20 у такій ситуації зустрілися в ході особистої зустрічі у Варшаві 9 грудня і Петлюра і Пілсудський детально обговорили стан двосторонніх відносин, план реорганізації армії УНР, більшовицьку загрозу для їхніх країн. І ті переговори були продовжені в березні 20-го року, поновилися. В цій ситуації дійшло до особистого споткання 9 грудня між Петрулою і Пілсудським. Panowie rozmawiali o planie reorganizacji wojska, o bolszewickim zagrożeniu i rozmowy te były kontynuowane w marcu 20 roku. Петлюра і Пілсудський 21 квітня протягом 5 годин віч-навіч обговорювали дражливі аспекти і знайшли той необхідний компроміс, коли слабший партнер має піти на більші поступки. 21 kwietnia Petlura i Pilsudski ponownie mieli osobiste spotkanie. Omawiali wówczas wszelkie drażliwe kwestie i ostatecznie doszli do kompromisu, na mocy którego słabszy partner zmuszony jest do większych ustępstw. Його наслідком стало підписання 22 квітня політичної конвенції про співпрацю між українським і польським урядом, яка відома як Варшавський договір. 22 kwietnia doszło do podpisania wspólnej konwencji, która jest dzisiaj znana jako umowa warszawska. Układ. Ważnym dodatkiem do politycznego dogoworu stała tajemna wojskowa konwencja podpisana 24 kwietnia. Swoistym załącznikiem do tej umowy była tajna konwencja wojskowa podpisana 24 kwietnia. У ній був запрограмований спільний військовий похід української і польської армії на правобережну Україну з метою звільнення її від більшовицьких загарбників. На моці тої тайної конвенції був планований спільний похід військ на правобережну Україну в цілу охоронення тих сім перед большевизмом. Оскільки мій наступний доповідач, шановний пан професор, буде розповідати про значення договору, я не буду на його змісті зупинятися, але хочу тільки сказати, що символічно, що і в 91-му році Польща першою в світі визнала незалежну українську державу, повторивши тим самим акт політичної мужності 22 квітня 20-го року.
O ile kolejny prelegent będzie mówić o znaczeniu umowy, nie będę już się na tym koncentrować, ale chciałam wspomnieć o symbolicznych wydarzeniach z 1991 roku, kiedy Polska jako pierwsze państwo na świecie uznało ukraińską niezależność i w ten sposób symbolicznie historia zatoczyła koło i było to powtórzenie z 22 kwietnia. Не можу не відзначити, що відчутною є підтримка Республіки Польщі і в ході нинішньої російсько-української війни. Chciałam też zauważyć, że odczuwamy polskie wsparcie także i dzisiaj w obliczu ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. Цікавий факт. У 2014 році зі Збройних сил, зі складу Збройних сил Литви, Польщі і України було створено бригаду імені великого князя Костянтина Острозького, що для нас, острожан, викладачів і студентів Острозької академії, є дуже символічним. Chciałam jeszcze wspomnieć, że w 1914 były utworzone Zbrojne Siły Litewskie, Polskie i Ukraińskie pod wodzą księcia Konstancina Ostrogskiego, co jest znamienne i symboliczne dla nas, ponieważ reprezentujemy Akademię Ostrogską. На закінчення хочу зацитувати слова Симона Петлюри, написане в року 1920, який має як особистий тестамент політичний. Ми, Польща і Україна, повинні ми осягнути порозуміння, щоб притримувати перед Москва. Одволивання сьом до історії непорозумінь польсько-українських в шишлості для всполчасного політика реального не є аргументом. Нові реляції вимагає теж від польської сторони корект до билої політики і інтерес життєвий польський вимушає мець неподлеглу Україну. Злоте слово. Тому так важним є зараз спокійне, подношен сен понад жалі і непорозуміння, от яких не була вольна вспільна історія, припомніть знакові постаті і видаження, які вончен, а не ділен наші народи. Поддати аналізі незвикові проєкти політичні, які хоча ж і не зостали зреалізовані, але які виросли до рангу символу великої мети. Всяк цілем наших реляцій повинно зостати історичне поєднання, а не конфронтація, чого не дасть осягнути без хенці українців і поляків до порозуміння і готовості до співпраці. Чи ж не так? Дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую дуже пану професорові за незвичайно інтересуюче виступлення. Щиро сердечно дякую, пане професоре, за дуже цікавий виступ. Które pozwala nam lepiej zrozumieć, dlaczego doszło do porozumienia polsko-ukraińskiego w kwietniu 1920 roku. Ваша доповідь дозволила нам краще зрозуміти, чому прийшло до порозуміння у квітні 2020 року між Польщею і Україною. Kolejnym prelegentem będzie pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski. Następny wypowiadać chce pan profesor Janusz Odziemkowski, który wygłosi referat pod tytułem Polityczne i wojskowe znaczenie Sojuszu Polsko-Ukraińskiego zawartego w kwietniu 1920 roku. Temat dopowiedzi to polityczne i wojskowe znaczenia Polsko-Ukraińskiego Sojuszu układanego w kwietniu 1920 roku. Pan profesor Odziemkowski jest wybitnym znawcą dziejów wojskowości polskiej i europejskiej. Poświęcił temu szereg swoich publikacji, między innymi na temat działalności Józefa Piłsudskiego jako dowódcy wojskowego i polityka. Pan profesor Janusz Odziemkowski przyswiatł dosyć wielką kilkę swoich naukowych publikacji właśnie Józefu Piłsudskiemu, a także działalności polsko-ukraińskiej podczas podziei polsko-radzieckiej wojny 1920 roku. Panie profesorze, prosimy o zabranie głosu. Panie profesorze, proszę o występ.
Panie profesorze. Panie profesorze, proszę włączyć mikrofon, bo nie słychać was. Panie profesorze, do pana profesora Odzienkowskiego, właśnie, mikrofon. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. Czy mnie słychać? Dziękuję, dziękuję. Tak, proszę troszkę bliżej do mikrofonu, będzie lepiej słychać. Tak, tak, ja włączyłem mikrofon. Czy mnie słychać? Tak, tak, ja wkręciłem mikrofon. Czy mnie czuty? Tak, słychać pana. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dużo dziękuję. Tak, już jestem jak najbliżej mogę. Serdecznie witam. Ja je tak jak maksymalnie blisko może znajdować się. Serdecznie witam. No, dziękuję za znakomity wykład tutaj mojego poprzednika, pana profesora z Ostrowia. I dużo nawiążę troszkę do tego, co powiedział. Дуже дякую за такий докладний виклад нашого колеги, пана професора з Остроги. І зі своєї сторони дещо трошки додам. Mam mówić o znaczeniu sojuszu polsko-ukraińskiego w sensie politycznym i wojskowym. Muszę więc zacząć od tego, że w 1919 roku właśnie wspomniany przez pana profesora... Власне, мушу говорити про значення політичне, а також військове в подій 1920 року. І вже пан професор згадував був. Otóż Józef Piłsudski był gotów w 1919 roku do zakończenia wojny podziałem Galicji na część polską i ukraińską. Co więcej, mocarstwa zachodnie były skłonne do tego, aby za porozumienie uznać prawo ukraińskie polityczne. Власне, Йосиф Пілсудський був в 1919 році був готовий до поділу Східної Галіції на польську і українську частину. Далі, пані професор, було проблем з лончем і з неслушалом. Panie profesorze, prosimy o dokończenie tego zdania jeszcze raz. Miał i kończę to zdanie, z mocarstwa Antanty za porozumienie polsko-ukraińskie skierowane de facto przeciwko. Właśnie z Antanta i porozumienia polsko-ukraińskiego. Widzę, że są jakieś problemy w łączności. Tak, jest problem z łącznością, panie profesorze, bo przerywa pana tak i pan zanika. Jeżeli jest taka możliwość, po prostu, to może takie krótkie zdania, żeby... Okej, rozumiem. Przechodzę już do tej, w takim razie... Rozumiem. Dobrze, dobrze, rozumiem. A zatem sojusz polsko-ukraiński był faktem historycznym, faktem politycznym, który rzucał wyzwanie tradycyjnemu spojrzeniu Zachodu na sprawy Europy Środkowo-Wschodniej.
Власне, союз польсько-український був викликом для Заходу і викликав, якби давав такі виклики Заходу на те, як можна було побачити Центральну Східну Європу. Po drugie, był wyzwaniem rzuconym tradycyjnemu spojrzeniu Rosji na Ukrainę, dla której Ukraina była po prostu częścią Rosji, a Ukraińcy Rosjanami, mało Rosjanami, jak mówiono. Також був викликом на традиційне бачення для Росії, так, бо Україна була частиною Росії, і це як викликало певні невідмінності, так, і оскільки росіяни були також малоросіянами. Stwarzał w moim przekonaniu szansę na skierowanie historii Europy Środkowo-Wschodniej w innym kierunku, gdyby został uwieńczony powodzeniem. І створював своїми подіями в Центрально-Східній Європі зовсім інші тенденції і напрямки, якби дійшло, якби дійшов це до успіху. Pokazywał światu, Europie Środkowo-Wschodniej, Rosji, że wobec wspólnego zagrożenia Polacy i Ukraińcy mogą dojść do porozumienia. Показував світові, а також Росії, що між поляками і українцями може відбутися взаємопорозуміння. Wreszcie stwarzał szansę na budowę armii ukraińskiej złożonej z kilku dywizji, a więc realnie stanowiącej siłę wojskową. Зрештою, давав можливість створення для української армії, яка мала складатися з кількох дивізій, а власне Збройних сил України. Zwracam uwagę na nerwową reakcję bolszewików na samą wiadomość o kontaktach polsko-ukraińskich i lokowaniach polsko-ukraińskich. Власне, звертаю особливу увагу на нервову реакцію большевиків на контакти між Польщею та Україною і взаєморозуміння між Польщею та Україною. Było to ogłoszenie światu istnienia bolszewickiego rządu ukraińskiego z zaznaczeniem, że to jest jedyny prawomocny rząd ukraiński. Po raz pierwszy pojawia się słowo rząd ukraiński. Власне, це було представлення світу і створення більшовицького уряду України, і що тільки більшовицький уряд України є дійсним і діючим.
Wreszcie ostatnia rzecz, tam w bardzo telegraficznym skrócie. Sojusz polsko-ukraiński był podstawą federacyjnych pomysłów Józefa Piłsudskiego. Власне, союз польсько-український був базою для креативних задумок Йосифа Пілсудського. Квестії військові зараз можна. А тепер військові питання, якщо можна. Отож, шанса будови армії української, walczącej у Війська Польського, у боку Війська Польського. Шанса будови української армії, діючої військової армії в рамках польської війська. Stwarzała sytuację powstania, możliwości powstania siły militarnej groźnej dla Armii Czerwonej i jej planów ofensywnych na zachód. Stworzyła zagrozę i plany dla wojskowych planów Rosji, jaka planowała ofensywę na zachodnie terytorie. Tak, słucham. Aha, dobrze, dobrze. Kolejna rzecz. Dobrze, dobrze. Pomoc wojsk. Panie profesorze, pan w przypadkiem mikrofon odłączył. Aha, nie, ja odłączyłem kamerę. Wyłączyłem kamerę. Nie, 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 nie. Oj, to już. O, już włączamy, tak. Już jest. Otóż, aczkolwiek już. Można. Przepraszam, bo jak jest... Armia Ukraina. Nie powstała w takich rozmiarach, o jakich marzył Petrucha. Armia, ukraińska armia stworzona w takich rozmiarach, jaki... Niemniej pomoc wojskowa... Допомога, військова допомога. Niemniej pomoc wojskowa, jaką udzielała Wojsku Polskiemu, była istotna. Яку надавала польській армії, була досить вагомою. Świadczą o tym. І про це свідчить. Walki nad Zbruczem, walki w obronie Zamościa. Boi nad Zbruczem, boi w rejonie Zamościa. I obrona południowej flanki frontu polskiego ochraniająca drogi. I obronna, piwdana obronna, jaka ochroniała drogę. Łączące. Jaka objednowała? Łączące Polskę z Rumunią, skąd napływało zaopatrzenie wojskowe, bardzo ważna droga poza
przyjęciu przez Czechy drogi przerzutu sprzętu wojennego do Polski. Drogi, яка об'єднала Польщу та Румунію, власне, за допомогою, завдяки цій дорозі було постачання боєприпасів і військової облаштовування. Wrogość została zastąpiona współpracą wojskową, co było zaskoczeniem dla naszych przeciwników i też stwarzała nową sytuację dla Ukrainy w opiniach i reakcjach mocarstw zachodnich. Ворожість була замінилася на дружні відносини в військовій сфері, і це було великим заскоченням для імперій Заходу. Dzisiaj, po latach, kiedy spoglądamy na historię trudnych stosunków polsko-ukraińskich i trudnego dochodzenia do przymierza polsko-ukraińskiego, o czym mówił mój poprzednik. Сьогодні ми бачимо, що в стосунках, в важких стосунках польсько-українських, ми доходимо до взаєморозуміння про те, що раніше говорив, про що говорив мій попередник. Że kiedy nie stajemy przeciwko sobie, ale razem wspólnie obok siebie i wspólnie próbujemy nasze interesy bronić, stanowimy razem realną siłę, która może stanowić obronę naszych interesów. Що коли ми не воюємо між собою, а власне стаємо і взаємно один одному допомагаємо, то ми створюємо силу, яка дає можливість оборонити наші спільні інтереси. Пані професоре, залишилося ще 5 хвилин. Tak, 5 minut i tu się zmieszczę, bo streszczam się oczywiście. Jest polsko-ukraiński sojusz i współpraca wojskowa przykładem sztuki dyplomacji i umiejętności przełamywania uprzedzeń i spojrzenia w przyszłość. Є польсько-український союз і дипломатія, і дипломатична штука, яка дає в майбутньому великі перспективи. Do której dzisiaj możemy sięgać, chociażby na naszej konferencji, co daje też duży ładunek optymizmu, że i Piłsudski, i Petlura potrafili w swoim czasie przełamać uprzedzenia bardzo duże w swoich środowiskach. Власне, йдеться про те, що навіть сьогодні, в сьогоденні, коли ми беремо участь у такій конференції, це показує, що ми можемо переламати якби ті тенденції, а також це показує, що навіть в минулі часи, коли Пілсудський і Петлюра також спромоглися дійти такого спільного взаємника.
jest to bardzo ważne w spojrzeniu na historię stosunków polsko-ukraińskich, niełatwych, trudnych w wieku XX i daje nam dużo, taki ładunek optymizmu, że jeśli dzisiaj będziemy szli tą samą drogą, będziemy w stanie osiągnąć dobre. Це є дуже важливим на огляд історії тамтих подій 20-х років і дає великий оптимізм на те, що якщо ми будемо йти далі тою дорогою, то ми знайдемо спільних знаменників. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu, chociaż te kłopoty z łącznością ukradły mi trochę minut, panie profesorze. Що я не перевищив свого часу, але і бо оскільки ті проблеми зі з'єднанням трохи вкрали мене в часу. Dziękuję bardzo panu profesorowi Odziemkowskiemu za wygłoszenie interesującego, syntetycznego referatu, który pozwoli nam zrozumieć istotę i znaczenie polityczno-militarne sojuszu polsko-ukraińskiego. Дуже дякую пану професору Одзінковському за таку стислу і синтетичну доповідь, які дали нам можливість зрозуміти про відносини польсько-українського союзу. Дякую дуже. Дуже дякую. Зараз виголосить реферат пан доктор Андрій Рукас, który jest pracownikiem Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie. Zaraz ogłoszę swój referat kandydata nuk pan Andrzej Rukas, jaki jest przedstawnikiem Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenka. Tytuł referatu pana doktora Rukasa brzmi Pomoc Polska dla Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 roku. Назва реферата звучить наступним чином: допомогу Польщі для Української Народної Республіки. Хотів підкреслити, що в тим року доктор Андрій Рукас видав в Інституті пам'яті народової книжку під титулом «Разом з військом польським. Армія Української Республіки Людової в 1920 року». Хочу підкреслити, що пан Андрій Рукас видав в цьому році книжку в Інституті народної пам'яті під назвою «Разом з польською армією в УНР». Пані докторе, запрошую до виголошення реферату. Дякую. Пане докторе, запрошую до оголошення реферату. Дякую, мене добре чути, ви тут. Dziękuję uprzejmie. Czy dobrze mnie słychać? Tak, tak. Tak. Dobre, тоді починаю. Я не буду багато говорити на вступі про обставини Польсько-Українського Союзу. Про це вже багато говорили мої попередники. Nie będę wiele mówił na wstępie o warunkach Sojuszu Polsko-Ukraińskiego. O tym wiele już powiedzieli moi poprzednicy. Для того, щоб трошки зекономити час, я одразу починаю говорити про справу, яка є титулом мого реферату. Щоб не заощадити на часі, дозвольте Państwo, що одразу перейду до темату моєго реферату. Отже, згідно з варшавськими домовленостями, польська сторона брала на себе зобов'язання забезпечити повністю майном, зброєю, боєприпасами українське військо в силі трьох дивізій. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, polska strona zdecydowała wziąć się na siebie, w pełni zabezpieczyć trzy dywizje w uzbrojenie i pełen rynsztunek. Polska strona poczęła wykonywać swoje zobowiązania jeszcze do układania dogoru. Polska strona zaczęła wywiązywać się z tych zobowiązań jeszcze przed podpisaniem umowy. В лютому 1920 року в Ланцюті почалося формування української дивізії. В лютому 1920 року в Ланцюті започатковано формування української дивізії.
Пізніше ця дивізія одержала шостий порядковий номер, командував нею полковник Марко Безручко. На чолі тієї дивізії станув Марко Безручко, полковник. Дивізія та отримала номер шостий. І ця дивізія повністю забезпечувалася польською стороною, починаючи від грошей, закінчуючи одягом і боєприпасами. Ta dywizja w pełni była zabezpieczona przez stronę polską, poczynając od sfery finansowej, a także uzbrojenie i... No. Зрозуміло. Єдине, що можна сказати, що дивізія, на жаль, не досягла повної бойової чисельності, і в її складі перебувало лише 3000 вояків. Niestety należy stwierdzić, że dywizja ta nie osiągnęła pełnego limitu swojej liczebności i liczyła 3000 żołnierzy. Навесні 1920 року польська сторона почала допомогу іншій українській дивізії, майбутній 3-й залізній дивізії полковника Удовиченка. Na wiosnę 20 roku inna ukraińska dywizja zaczęła się formować. Była to trzecia dywizja pod wodzą pułkownika Udowiczenki. Pułkownika Udowiczenka. Дивізія знаходилася на Поділлю і вона в основному забезпечувалася за рахунок місцевих ресурсів. Дивізія та знайдувала się na Podolu i była zabezpieczona przez lokalne środki. Поляки передали в основному озброєння, передусім гармати. Всі 13 гармат артилерійської бригади дивізії були передані польською стороною. Так як було повідомлено, díky місцевим środkom була утримана та дивізія, натомість поляки запевняли strefę uzbrojenia. Дивізія та отримала 13 армат для бригади артилерійської. Після повернення з першого зимового походу дієва армія УНР теж перейшла на забезпечення польським союзникам. По перших діяннях, військових діяннях зимових, діяюча армія Української Республіки Людової також перейшла на забезпечення зі сторони Польщі. Однак, на жаль, внаслідок швидкого контрнаступу червоних, польська допомога не встигла вчасно надійти до дієвої армії УНР. Але, нестети, в зв'язку з контратаком армії червоної, польська допомога не здолала дійти на час до армії Республіки, Української Республіки Людової. Не маючи власних засобів для виробництва зброї, боєприпасів та іншого військового майна, армія УНР могла розраховувати або на захоплені в бою трофеї, або на польську допомогу. В зв'язку з фактом, що армія українська не мала можливості на продукції озброєння, wszelkiego tego zabezpieczenia wojskowego, mogła liczyć tylko albo na to, co zdobyła w czasie działań wojskowych, czyli na trofea wojskowe, albo na pomoc ze strony Polski. Polska dopomoga nie przypiniała się nawet w najbliższy skrótny period podczas letniego odstępu z Ukrainy. Polska pomoc trwała cały czas, nawet nie została zaprzestana w czasie odwrotu latem. Так, впродовж травня, червня і липня 1920 року поляки передали українському союзникові. Так, в окресі мая, червця і липця 20-го року поляки переказали українському союзникові. Із запасів Верховного Головнокомандування і запасів 6-ї польської армії. Ze środków 6 Armii Polskiej oraz z głównego dowództwa. 53 armaty. Przekazano 53 armaty. 15 tysięcy gwintówek. Більше 200 кулеметів. Ponad 200... Карабінів машинових, дякую. Близько 14 тисяч снарядів. 14 тисяч набої. Почісків. Майже 2,5 мільйони набоїв. І 2,5 мільйона набоїв.
І отут я хочу підкреслити, найбільш цінними були оці набої до російської зброї. І тут хотілося б шчególнее підкреслити, що найцінніші були власне ті набої до оборони російської. Армія не може воювати без боєприпасів. Українська сторона не мала власної продукції боєприпасів. Сторона українська не мала власної продукції забезпечення військового озброєння, і така армія без озброєння, без амуніції не може діяти. Завдяки тим мільйонам набоїв, які ми отримали від польського союзника, наша армія змогла воювати влітку 2020 року. І дякую тій амуніції, тим 2,5 мільйонам набоїв, які отримали від сторони польської, могліśmy walczyć w latem 2020 roku. Крім того, ми отримали 3 легкові і 6 вантажних автомобілів. Oprócz tego dostaliśmy 3 samochody osobowe i 3 ciężarowe. 6 ciężarowych. 6 ciężarowych, 7 ton, a także 7 ton benzynu. A również podarowano 7 ton benzyny. А також отримали більше 3000 повних комплектів одягу. А також отримали понад 3000 комплектів одежі. Абсолютно окремо поляки забезпечували українську 6-ту дивізію Марка Безручка. Ще додатково поляки також запевняли, забезпечили 6-ту дивізію Марка Безручки. За весь час кампанії 2020 року дивізія Марка Безручка отримала від польського союзника майже 5 тисяч повних комплектів одягу. За цілий окрес кампанії 2020 року дивізія Марка Безручки отримала 5 тисяч умундурування. Завдяки допомозі польського союзника українські війська навіть під час найтяжчих боїв не відчували особливих проблем з постачанням. Dzięki wsparciu polskiego sojusznika strona ukraińska nawet podczas najcięższych walk nie miała problemów z zaopatrzeniem. Про це дбала польська військова експозитура при уряді УНР. O to wszystko dbała polska wojskowa ekspozytura przy rządzie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Першим начальником експозитури був полковник Серда Теодоровський, якого невдовзі замінив підполковник Валерій Славик, один з авторів військово-політичної конвенції. Першим начальником експозитури був полковник Теодоровський, а вкрутці został замінений przez полковника Славіка, który став на чолі. Niektóry był autorem konwencji wojskowej. Wojsko. A ekspozytura z początku mieściła się w Łańcucie, a potem jej przewieźli do Lwowa. Ekspozytura miała swoją siedzibę w Łańcucie, z czasem została przeniesiona do Lwowa. Завдяки діяльності експозитури, наприкінці липня 2020 року з Румунії до української армії надійшло 6,5 мільйонів російських набоїв. Dzięki działalności ekspozytury z Rumunii przekazano 6,5 tysiąca milionów naboi. I znowu w lipcu 2020 roku. W końcu lipca. I jeszcze raz podkreślę, dzięki temu ukraińska armia mogła skutecznie wojować. I powtórnie podkreślam, że to właśnie dzięki temu armia ukraińska mogła walczyć z sukcesem. W lipcu 1920 roku u Warszawy na aerodromie Mokotów latem 20 roku w Warszawie na aerodromie Mokotów zaczęło się formowanie pierwszego zaporyjskiego okremnego awiacyjnego zagonu. Rozpoczęło się formowanie pierwszego zaporowskiego oddziału lotniczego. Це була єдина військово-повітряна частина армії УНР в 20-му році. Була то єдина формація лотнича в армії Української Республіки Людової в 20-му році. Польська сторона повністю взяла на себе її забезпечення. Польська сторона в повній взяла на себе кошти утримання тієї єдності.
Запорізький загін отримав переважно німецькі літаки, які залишилися полякам на аеродромі Лавіця поблизу Познані. Oddział Zaporowski otrzymał samoloty niemieckie, które pozostały na aerodromie Ławica w okolicach Poznania. Це був один літак, чотири літаки Albatros. Były to cztery samoloty Albatros. J1. Один учбовий літак Albatros B2. Czyli cztery Albatrosy J1, jeden ćwiczebny Albatros J2. Один літак розвідник LVG-5. Jeden samochód taki zwiadowczy LVG-5. Tak? I dwa wynищувачі англійського виробництва Sopwith Dolphin. Oraz dwa samoloty angielskiej produkcji Sopwith Dolphin. В жовтні 1920 року частина запорізького загону взяла участь у боях на фронті. W październiku 20 roku część oddziału Zaporowskiego wzięła udział w walkach na froncie. A naprzykinci listopada 1920 roku zaporyjski zagin był internowany na terytorii Polski. Pod koniec listopada 20 roku oddział zaporowski był internowany na terytorium Polski. I w 21 roku Ukraińcy powrnuli, передали назад Polakom ich wojskową technikę. I w 21 roku Ukraińcy oddali Polakom technikę wojskową. Następny, w sierpniu 1920 roku. W sierpniu 1920. Tak samo w Warszawie zaczęło się formowanie okremnego autopancernego dywizjonu. Także w Warszawie rozpoczęto formowanie autopancernego, samochodowo-pancernego dywizjonu. Polacy obiecali передати 6, ale передали 2 pancerniki własnego wyrobnictwa Ford FTB. Polacy obiecali 6, ale w rezultacie przekazali 2 pancerniki własnej produkcji marki Ford FD. FTB. FTB, przepraszam. FTB. Цей дивізіон так само брав участь у боях на фронті восени 20-го року, а після інтернування техніка була повернута полякам. Ten dywizjon także brał udział na froncie w roku 20, a po internowaniu sprzęt został zwrócony Polakom. На території Польщі в Ланцуті діяла українська збірна станиця. Na terytorium Polski w Łańcucie miała swoją siedzibę ukraińska stanica, stanica ukraińska. W tej ukraińskiej zbiornej stanicy zbierali się wojskowo-służbowcy, którzy gotowi byli wojować w składzie armii UNR. W tej jednostce wojskowej jednoczyli się ochotnicy, którzy chcieliby wstąpić w szeregi ukraińskiej, armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Це були українці, полонені поляками в 19-му році. Wśród nich byli Ukraińcy wzięci do niewoli przez Polaków w roku 19. Це були українці з білогвардійських формувань. Ukraińcy, którzy weszli z ugrupowań białogwardyjskich. I Ukraińcy, які воювали в складі Червоної армії. Oraz Ukraińcy, którzy walczyli w składzie Armii Czerwonej. Влітку, на початку осені 1920 року. Latem, czy też na przełomie lata i jesieni 20 roku. W najbliż krytyczny dla armii UNR period. W okresie, który okazał się najbardziej krytyczny dla armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Z ukraińskiej zbiornej stanicy na front było odprawione ponad 6 tysięcy wojaków. Ukraińska stanica od przekazana front, czy oddelegowana front 6 tysięcy żołnierzy. Odziagnutych, nagodowanych i uzbrojonych polskim sojusznikom. Żołnierzy, którzy zostali wykarmieni, uzbrojeni dzięki pomocy polskiego sojusznika. I dzięki temu, popry odstupy i porażki, armia UNR nie zmniejszyła swojej liczebności. I dzięki temu zabezpieczeniu, mimo porażek, armia ta nie zmniejsza swojej liczebności. W żółtym 1920 roku Polska była zmuszona ukłaść porozumienie z radziecką Rosją i radziecką Ukrainą.
W październiku 2022 roku Polska została zmuszona do układu pokojowego, do porozumienia pokojowego z Rosją Radziecką. A ціною цього перемир'я була відмова від підтримки союзника Української Народної Республіки. Ceną tego porozumienia pokojowego było odstąpienie od wsparcia ukraińskiego sojusznika, czyli Ukraińskiej Republiki Ludowej. Natomiast w nowej sytuacji Верховний головнокомандувач війська польського маршал Юзеф Пілсудський продовжував надавати максимально можливої допомоги українським військам. Mimo to w sytuacji, która wtedy wynikła, głównodowodzący Wojska Polskiego, marszałek Józef Piłsudski, udzielał wsparcia stronie ukraińskiej. Za jego nakazem polskie wojska zatягували wychід na demarkacyjną linię. Завдяки цьому вони прикривали північний фланг українського війська. Na skutek jego decyzji wojska wyszły na linię demarkacyjną i zabezpieczały północne flanki. Następne. Z Polaków urodzeńców Ukrainy. Z polskich Ukraińców, czy też Ukraińców polskiego pochodzenia. Poczęło się formowanie dobrowolczej dywizji, jaka mała wojować na bocie armii UNR. Zaczęto formować dywizję ochotników, która miała walczyć na stronie armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Komanderem jakiej Józef Pilsudski przeznaczył людину, jakiej najbільше довіряв, przeznaczył підполковника Валерія Славика. Dowódcą czy komendantem tej jednostki Pilsudski, na dowódcę tej jednostki Pilsudski wybrał osobę, której ufał najbardziej, był to pułkownik Stawik. Попри можливі політичні ускладнення з Польщі для української армії продовжували надходити військові вантажі з різноманітним майном. Mimo trudności na scenie politycznej wojska ukraińskie otrzymywały wsparcie, różnorodne wsparcie materialne ze strony Polski. Допомагали поляки зброєю, вибуховими матеріалами, інженерними інструментами, телефонно-телеграфним обладнанням, автомобілями, одягом, взуттям, медикаментами, ветеринарними ліками, продуктами харчування тощо. Pomoc ta dotyczyła bardzo wszechstronnej sfery. Było to uzbrojenie, inżynieria, środki telekomunikacyjne, środki medyczne, leki weterynaryjne, sprzęt, odzież i żywność. Tak na przykład z 15 grudnia po 15 listopada. I tak dla przykładu od 15 października do 15 listopada. Ukraińskiej stronie było передано. Ukraińska strona otrzymała. 2,5 tysiąca gwintówek. 2,5 tysiąca gwintówek. 26 tysięcy sztaniwek i frenchy. 26 tysięcy spodni i czego? I kurtek. Frenchy i kurtek. Mhm. 10 tysięcy szyneli. 10 tysięcy szyneli. 9 tysięcy par wzucia. 9 tysięcy par obuwia. 6 ton sucharów. 6 ton sucharów. 16 000 буханок хліба. 16 000 буханків хліба. На кордоні на Збручі на українську сторону чекали 500 000 порцій кави. На границі на Збручу на українців чекало 500 000 порцій кави. 500 000 філіжанок порцій кави. Порції кави для українських солдатів. На жаль, українці не встигли її забрати, бо почався радянський наступ і українська армія відступила. Niestety kawa nie trafiła do ukraińskich żołnierzy, ponieważ w związku z nadejściem wojsk radzieckich armia ukraińska musiała ustąpić. В новій ситуації організацією польських поставок займалася спеціальна експозитура 6-ї армії з українських справ. В новій ситуації, яка вчора заіснявала, то за заопатрення відповідала спеціальна експозитура до справ українських. 6-ї армії. Спеціальна експозитура 6-ї армії до справ українських. Цією установою керував капітан Кольбушовський.
На чолі цієї інституції став капітан Колбушевський. І знаходилася експозитура в містечку Копичинці на Тернопільщині. Ta ekspozytura miała swoją siedzibę w miasteczku Kopyczyńcy w regionie tarnopolskim. Jednak Polacy już nie mogli zabezpieczyć, jak раніше, Ukraińców nabojami i snarядами. Niemniej Polacy wówczas nie byli już w stanie zapewniać Ukraińcom amunicji, czyli pocisków i naboi. Оскільки польська сторона вже не мала достатньої кількості снарядів і набоїв російського зразка. Wynikało to z faktu, że strona polska nie miała już wówczas wystarczającej ilości amunicji na styl rosyjski. I niewdowzi to matyme wyryszalne, ale na żal fatalne i negatywne znaczenie. I wkrótce miało to decydujące i bardzo negatywne znaczenie. Власне кажучи, брак снарядів і набоїв став однією з причин швидкої поразки армії УНР в другій половині листопада 20-го року. Właśnie brak amunicji, czyli brak pocisków i nabojów stał się przyczyną porażki Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w drugiej połowie 20 roku. Своєрідним жестом подяки за допомогу в боротьбі проти більшовиків мало стати відзначення українських вояків нещодавно встановленою польською бойовою нагородою Хрестом Хоробрих, Крижем Валечним. Takim symbolicznym gestem podziękowania za wspólne działania wojskowe miało być odznaczenie strony ukraińskiej, żołnierzy ze strony ukraińskiej odznaką wojskową Krzyż Waleczny. Ініціатива виходила з польського боку, українці вже почали готувати списки на нагородження, але, на жаль, сталася поразка і далі ця справа була неактуальною. Inicjatywa wyszła od strony polskiej. Ukraińska strona już przygotowywała listy żołnierzy, którzy mieli być nagrodzeni. No niemniej nie doszło do sfinalizowania tego projektu. Porażka zniweczyła ten pomysł. Отже, у створенні армії УНР 1920 році величезним був внесок польських союзників. Zatem w utworzeniu Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w 20 roku ogromny wkład miała strona polska. Які в міру своїх сил одягали, озброювали і забезпечували українських вояків. Polscy sojusznicy na miarę swoich sił ubierali i zaopatrywali swoich ukraińskich sojuszników. Забезпечували їх необхідними матеріалами, технікою, боєприпасами. Polacy zapewniali konieczny sprzęt, amunicję i wsparcie techniczne. Panie profesorze, jeszcze 5 minut zostało. Dobrze. Panie profesorze, jeszcze 5 chwilę. Już kończę. I tu znowu chcę podkreślić, że polska wojskowa pomoga nie przypiniała się nawet po układaniu polsko-radzieckiego перемир'я. I tu szczególnie chciałbym podkreślić, że wsparcie ze strony polskiej, ta pomoc nie została zaprzestana mimo układów z Rosją Radziecką. Wielka zasługa w tym jest osobisto marszala Józefa Piłsudskiego. Tutaj szczególną zasługę ma osoba marszałka Józefa Piłsudskiego. Jaki, jak wrchowny głównokomandowacz? Który jako dowódca sił zbrojnych? Wódz naczelny. Popry możliwe polityczne uskladnienia. Mimo trudnej sytuacji politycznej. Znajdował nowe formy i możliwości dla podtrzymki Ukraińców. Znajdował nowe formy i możliwości dla wsparcia Ukraińców. Від ідеї союзу, з якими Пілсудський особисто ніколи не відмовлявся. Jeśli chodzi o ideę sojuszu z Ukrainą, była to osobista idea Piłsudskiego i on nigdy od niej nie odszedł. Na tym ja zawieszę. Dziękuję za uwagę. Na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Rukasowi za interesujący referat, który pomógł nam. Dużo dziękuję panu Andrzejowi Rukasowi za duży ciekawy stycio. Pomógł nam zorientować się w skali pomocy polskiej dla armii ukraińskiej.
Ваш реферат допоміг нам зорієнтуватися в масштабі польської допомоги для української армії. Teraz przejdziemy do dyskusji. Dozwólcie, zaraz przejdziemy do dyskusji. Do tej pory zgłoszono jedno pytanie. Zgłoszono jedno pytanie. Które chciałem skierować do pana profesora Włodzimierza Sulei. Chciałbym te pytania spremować do pana profesora Sulei. Czy pan profesor jest obecny i mógłby odpowiedzieć na pytanie? Tak, jestem obecny. Panie profesor, czy wy prysutni możecie odpowiedzieć? Tak, zwyczajną może. Tak, więc przytoczę to pytanie. Zwłaszcza ja zacytuję pytanie. Jaki miał być podział Europy po jej planowanym podboju przez Lenina, przez bolszewików? Czy to miał być jednolity kraj, czy to miały być jakieś kraje związkowe? Jaki miał być rozpodział Europy? Чи це мав бути федераційний, чи це мали бути федераційні краї, чи одна держава? Якщо можна, відповісти на... Якщо можна відповісти на то питання. Значить, тут to nie ma w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi. W цьому питанні немає одної відповіді. Przede wszystkim dlatego, że do 1916 roku obowiązywała w ruchu tym, którego ważną postacią był Lenin. Przede wszystkim do 1916 roku w ruchu, jakim ważną była postać Lenina. Że odpowiedzią na tę imperialistyczną wojnę, która się toczyła, będzie ogólnoeuropejska rewolucja. Що відповіддю на цю загальну європейську війну, яка тривала, буде європейська революція. Можна powiedzieć, że tym specyficznym rozumowaniem, jakie w 16 roku przeprowadził Lenin, było rozumowanie, że rewolucja może zwyciężyć w jednym kraju i może to być Rosja, gdzie praktycznie nie było proletariatu. І в тому розумінні, що який був яку розповсюджував Ленін, це те, що революція перемогла в одній країні і може розповсюдитися на інші країни. І з того пункту відзення діяння, які були подіймовані по 17 року, те діяння, яким ще протиставила Польща. І з цього пункту бачення ті дії, які розповсюдилися вже після 1917 року і яким протиставилася Польща. То було перенесення, як то пекне мовлено, поміння революції на Захід. Przede wszystkim до Niemiec, gdzie klasa robotnicza była liczna i partia socjaldemokratyczna wcześniej odgrywała znaczącą rolę. І це, власне, перенесення ідей революції далі на Захід, до Німеччини, де робітничий клас був досить активний і досить активна була соціал-демократична партія. І в випадку, gdyby rzeczywiście udało się barierę Wisły i Polskę pokonać, і в випадку, якщо бар'єр Вісли і Польщі вдалося б перетнути, no to rzeczywiście można by było mówić o tego typu działaniu, jak w Rosji, również w Niemczech, czy powiedzmy w krajach południowych, również i we Francji. Це дійсно можна було говорити про те, що такі дії, які відбулися на території Росії, могли також трапитися на Заході і в південних країнах, в Німеччині, а також навіть у Франції. З тим, що це було б потім, то вже виключно спекуляції, бо то трудно є в якийсь спосіб powiedzieć, як би розвинулися inne działania wtedy, kiedy nie Rosja tym rewolucyjnym centrum by się stała. Ale co by odbywało się dalsze, to już spekulacje, bo ciężko powiedzieć, jakby Rosja dalej kierowała tym wszystkim procesem, jak by wyglądała sytuacja? Teoretycznie miałby to być kraj szczęśliwości ogarniający całą Europę, właściwie bez granic, bez w sumie nawet i rządów. Taki troszeczkę model zbliżony do anarchistycznego, ale generalnie rzecz ujmując, patrząc na praktykę potem bolszewicką, praktykę sowiecką, pewnie by to przybrało kształt
takiego centralistycznego molocha, ale jak powiadam, są to spekulacje. W teorii to mało być szczęśliwa kraina, tak, ale jak my bачимо z historii, jaka rozwijała się na terytorii Radzieckiego Sojuszu, że to była potem kraina terroru, tak? I w danym wypadku to wszystko jest spekulatywne jakby pytania. No i szczęśliwie tego, żeśmy nie doświadczyli, by zamknąć wypowiedź. I my szczęśliwi, że my nie opanili się w tej sytuacji. I chcę zakryć swoją odpowiedź. Dziękuję panu profesorowi za odpowiedź na to pytanie. Ponieważ, proszę państwa, nie ma innych głosów w dyskusji, dlatego w tej chwili otwieram przerwę na kawę do godziny 12. I o godzinie 12 rozpocznie się następny panel, panel pierwszy, który poprowadzi pan profesor Wolodymyr Trofimowicz. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panom prelegentom za interesujące wystąpienia i do zobaczenia o 12. Dziękuję. Дуже дякую за відповідь, пане професоре. В зв'язку з тим, що зараз ще немає додаткових питань, то хочу оголосити перерву на каву до 12-ї години. Після з 12-ї години розпочнеться наступний панель, яку відкриє пан Володимир Трофимович. Дуже дякую. Дякую.